dobry, szanowni widzowie. Będziemy dzisiaj wymieniali rozrząd oraz uszczelniali wałki, mianowicie wał korbowy i wałek rozrządu, w tym Volvo. Podczas tej naprawy będę musiał zachować szczególną ostrożność, ponieważ właściciel tego samochodu posiada taką chorobę, a z tego co wiem, to chyba jest nieuleczalne. To BSE. I hamburgerów jeść też nie można. W celu wymiany rozrządu w tym samochodzie trzeba najpierw popatrzeć na to, co jest na stole. Patrzcie, co tutaj jest. To skrzynia biegów, taka automatyczna, która sama zmienia sobie biegi i do przodu, i do tyłu. W tym przypadku jednak do tyłu nie zmienia, a raczej nie ma w ogóle. Co się mogło zepsuć? Patrzcie, co wam najpierw pokazać, jakie tarczki spalone. Tutaj samochód jechał do przodu na każdym biegu. Nieźle, co? Wyszedł z założenia, że oby do przodu i jechał tylko do przodu. Bardzo błyskotliwy żart. Patrzcie, tutaj się paliło w tym miejscu, na tym sprzęgle mokrym, aż zrobiło się czarne. A najlepszy to jest w sumie olej, jak wyglądał w tym sprzęcie, ale to pokażę wam na zdjęciu. Tutaj cała reszta, tak naprawdę skrzynia w stanie idealnym. Myślałem, że ten hamulec będzie pęknięty, że tego wstecznego nie wrzuca w ogóle. Ale co się okazało, tutaj było po prostu spięte na stałe. To tak się wręcz zespawały się te tarczki tutaj i auto ciągnęło cały czas do przodu, nie działo wsteczny. Nieopłacalna jest naprawa, druga skrzynia biegów kosztuje grosze, a sam zestaw tarczek plus uszczelek to ponad 1000 zł. Kolejną czynnością niezbędną do wymiany rozrządu w 940 jest odkręcenie koła w Volvo V70. Ja, o czym? Ale te kotki nie umierają. One idą do nieba. Kolejnym etapem niezbędnym przy wymianie rozrządu w Volvo 940 jest zjedzenie zimnej i spalonej pizzy. Bartek, ale wiesz, że my tu zmieniamy pasek rozrządu. I malujemy pokrywę zaworów. A co mam malować? I uszczelniamy. Po co mamy malować pokrywę zaworów? Żeby było tak jak u ciebie w Volvo. Takie proste. Gaz założyli. Gaz zniszczył silnik. Patrz, popychacze, płytki. A wiesz, że tu zawory trzeba regulować płytkami? I trzeba sprawdzać luzy zaworowe. Może sprawdzimy od razu luzy zaworowe? Sprawdzimy. A ty znasz się, umiesz takie rzeczy robić? Ja nie znam, ale po to ty tu zostałeś po godzinach. Jak to, ja tu zostałem? Przecież ja tym bardziej się nie znam. A czemu wyjąłeś wentylator? Co? Czemu wyjąłeś wentylator? Żeby było wygodniej. Kurde. A nie lepiej byłoby tak jakoś inaczej? I tak powstało pierwsze LGBT na świecie. Zdetronizował wentylator, obudowę wentylatora. A masz klimatyzację? Nie mam. Znaczy, jak otworzę sobie okno, to mam. Co za biedak. Thank you.
Bartek, do czego jest to urządzenie? Urządzenie? Do taniej jazdy. Bartek, możesz wytłumaczyć, dlaczego minęło już 1,5 godziny i nic nie jest zrobione? Ja mam pokrywę. Paski. No dobra. Zjedliśmy pizzę. No dobra, no pizza usprawiedliwia co nieco tutaj w tej sytuacji. Wypiliśmy kawę. Kawka też usprawiedliwia, ale zaraz trzeba wypić kolejną. I co my tu mamy? Mamy pasek rozrządu w całej swojej okazałości. Tutaj mamy wałek rozrządu i to jest znak, jeden i drugi muszą się pokryć. Na dole jest wałek napędu. Co on napędza? Pompę oleju pewnie napędza, ale też go ustawiamy na znak, bo być może on jest balansowy, nie wiem, szczerze mówiąc, nie znam tego silnika do końca. I na dole to wał korbowy, to wiadomo, też musi być ustawiony na znak. Tu widać, ktoś markerkiem sobie robił jakieś znaki, ale my się będziemy kierowali oryginalnymi. Czekaj. Bo jeszcze nie poluzowałem do końca. Dobra. O, i mamy tutaj przyczyna wycieków, mianowicie uszczelniacz, który ciekł, ale pokrywa zaworów też swoje tutaj troszeczkę puszczała, swoje 3 grosze tutaj wrzucała do tego wszystkiego i jak widać te dolne uszczelniacze są w porządku. Ale też je od razu wymienimy. Tak, swoją drogą. W jakim stanie jest ta pompa? O kurczę, jak nówka. Tak wygląda komora rozrządowa. Po wstępnym umyciu. W trakcie składania uszczelniaczy, zakładania uszczelniaczy, spotkała nas taka miła niespodzianeczka. Miła niespodzianka. Otóż to jest nowy uszczelniacz, który był w tym pudełku i miał ten numer. Corteco 120-18806. I to powinien być uszczelniacz. Tak jak tutaj widzimy, ząbki. I to jest uszczelniacz prawoskrętny. A to jest uszczelniacz lewoskrętny. I w momencie, kiedy my założymy taki uszczelniacz, on będzie pompował olej do zewnątrz. I w dużym skrócie dupa. Nie prości się mówi. Nie, tak jest krócej. Dzień następny. Dzień następny, bo jakiś idiota źle spakował uszczelniacz. Czy to w fabryce, czy nie wiem gdzie? W hurtowni? Raczej nie, to w fabryce. W hurtowniach się nie mylą. I tutaj mamy prawoskręt. I tutaj też mamy prawoskręt. Można zamontować. Można zamontować. Tak oto wygląda 2-dniowa wymiana pierścieni uszczelniających. Dwa idą na skos, nie? Rozrządzik złożony. Teraz odpalimy samochód, żeby zobaczyć, czy będzie działać.
tak się trochę boli. Można składać, bo jest wszystko dobrze. Tu jest taki znak. I tu jest taki znak. Takie kraseczki. A tamtych znaków już nie widać. Pokrywa pomalowana jest epicko. Epicko, ale... Te przewody jakoś trzeba usunąć stąd, wiesz? Jakoś trzeba coś z nimi zrobić, bo one szpecą. Szpecą te pokrywy, a najlepiej wrzucić je w peszel. W ogóle byłoby super, szczególnie, że tu ciepełko jest mocne takie. I się składa pomalutku. Mała przygoda była z paskiem. Taka. Jeden pasek okazał się być za długi, a to kółka brakowało. Bartek, jak to było? Ktoś kółko schował, jakiś mechanik. Mechanik. Stał obok i się śmiał. Jakiś zły mechanik. Bartek jest hardkorem. Jedzie bez osłony. Co się może stać, Krzysztof? Powiedz szybko, w 3 sekundach. Może wlecieć mucha i ona umrze wtedy. Mam nadzieję, że wlecą przynajmniej 2 muchy. I 1 Żyd. Może być trochę ciężko przy takiej temperaturze. Ryzykant.